O ograniczeniu gotówki w Polsce mówiło się bardzo dużo w trakcie pandemii, choćby zwracając uwagę na to, jak duże koszty generuje produkcja gotówki, w jaki sposób gotówka i jej zwiększanie w obiegu wpływa na inflację, i sugerowano, że za pomocą właśnie CBDC, czyli pieniądza Banku Centralnego, można by takie ryzyka ograniczyć. Ale czy na pewno? No właśnie, przyjrzyjmy się trochę tym szansom i zagrożeniom. Dzień dobry, cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Sztuka Myślenia o pieniądzach, vlog. I tym razem porozmawiamy sobie o pewnym zagrożeniu albo szansie, w zależności od tego, po której stronie barykady stoisz. Ja spojrzę na to z dwóch perspektyw: a zagrożeniem tym lub szansą jest całkowita eliminacja gotówki. Temat bardzo kontrowersyjny, budzący wiele sprzeciwu w społeczeństwie, moim zdaniem słusznie, ale Popatrzymy sobie też jednak na te pewne pozytywne aspekty, bo kilka ich jest, związane z eliminacją gotówki i przyjrzymy się temu, skąd się ten pomysł wziął, dlaczego coraz głośniej i coraz więcej się o nim mówi. Dlaczego? Moim zdaniem nie do końca mówi się o nim w kontekście naszego bezpieczeństwa, pomimo tego, że taka narracja jest bardzo mocno utrzymywana i porozmawiamy sobie trochę o tym, czy możemy się jakkolwiek przygotować na potencjalną całkowitą eliminację gotówki. A moim zdaniem tych efektów negatywnych wprowadzenia pieniądza cyfrowego będzie więcej niż efektów pozytywnych, nawet jeżeli będzie to zrobione w miarę racjonalnie. Najpierw garść statystyk. O tym, żeby pieniądz cyfrowy, tzw. CBDC, kreować, pierwsze głosy pojawiały się już w 2015-16 roku. 2014 rok był rokiem, gdzie po raz pierwszy ilość transakcji bezgotówkowych w Wielkiej Brytanii przekroczyła 50% udziału w transakcjach detalicznych. W Islandii wówczas było to już 96%, czyli 96% transakcji detalicznych było wykonywane bezgotówkowo. Podobne poziomy można było zaobserwować w Norwegii czy Szwecji. W 2016 roku Bank Szwecji po raz pierwszy mówi głośno o tym, że być może warto byłoby wprowadzić e-koronę. Ten pomysł prawdopodobnie dalej jest rozwijany, natomiast skupmy się może trochę na polskim poletku. Od kilku ładnych lat ogranicza się w Polsce transakcje gotówkowe. Pierwszym takim ograniczeniem było ograniczenie dotyczące transakcji pomiędzy przedsiębiorstwami i ograniczenie to było coraz bardziej zmniejszane do pułapu 15 tysięcy złotych. Dzisiaj pomiędzy firmami możemy się rozliczać gotówkowo maksymalnie do 15 tysięcy złotych. Czy to dużo, czy to mało, to zależy. Przy bardzo małych biznesach będzie to dużo, przy większych działalnościach to jest praktycznie kropla w morzu i nie daje nam tak naprawdę żadnej takiej większej płynności gotówkowej, więc. Nie są to wcale wysokie ograniczenia. Poprzedni rząd miał taki pomysł, który był procedowany, żeby ograniczyć również transakcje gotówkowe pomiędzy osobami fizycznymi, czyli już nie działalnościami gospodarczymi, a po prostu pomiędzy mną a tobą. Natomiast ten pomysł na razie przynajmniej nie został wdrożony przez następców tego poprzedniego rządu. O ograniczeniu gotówki w Polsce mówiło się bardzo dużo w trakcie pandemii, choćby zwracając uwagę na to, jak duże koszty generuje produkcja gotówki, w jaki sposób gotówka i jej zwiększanie w obiegu wpływa na inflację, i sugerowano, że za pomocą właśnie CBDC, czyli pieniądza banku centralnego, można by takie ryzyka ograniczyć. Ale czy na pewno? No właśnie, przyjrzyjmy się trochę tym szansom i zagrożeniom. Z poziomu szans, na pewno warto wymienić tutaj całkowitą eliminację szarej strefy. Dlaczego jest to moim zdaniem szansa, a nie zagrożenie? Dzisiaj dochodzi na rynku do trochę paradoksalnej sytuacji, w której dwie firmy, które ze sobą konkurują, mogą uzależniać swoją cenę od tego, czy transakcja jest przeprowadzana zgodnie z systemem prawnym, czy niekoniecznie. Bardzo często można to zaobserwować w kontekście firm budowlanych, wykończeniowych, gdzie często po prostu jeżeli nie chcemy faktury, to usługa dla nas jako dla klienta końcowego jest tańsza, choćby o wartość podatku dochodowego. I teraz... Jeżeli mamy dwie firmy, które konkurują ze sobą na nieuregulowanym rynku, w taki sposób nieuregulowanym rynku, mamy e, tak naprawdę zjawisko gry, która w żadnym wypadku nie będzie grą fair, no bo jeżeli jedna firma postępuje zgodnie z prawem i chce postępować zgodnie z prawem, to nie jest w stanie w żaden sposób dogonić cenowo firmę, która z tego systemu na swoje własne ryzyko, oczywiście, bo jakieś ryzyko ponosi, ale jednak z tego systemu się wyklucza. I paradoksem już całkowitym są sytuacje, gdzie na przykład urzędnicy skarbowi e, płacą Poza fakturą jakiemuś biznesowi, ale jako prywatne osoby, nie będące w pracy, płacą poza fakturą jakiemuś biznesowi, właśnie na przykład za wykończenie domu czy mieszkania. A takie sytuacje dzisiaj zdarzają się nagminnie i nikt w żaden sposób tych firm później z tego nie rozlicza. Natomiast faktem jest, że taka firma ponosi ryzyko, no bo jeżeli w jakikolwiek sposób zostałoby to udokumentowane i wyciągnięte na światło dzienne no to właściciel takiej firmy musi wiązać się z pewnymi konsekwencjami. Natomiast przy obiegu gotówkowym, przy obiegu gotówki, nie możemy tutaj e, tak naprawdę wykluczyć tego typu działań i tego typu transakcji. I teraz to w żaden sposób nie oznacza, że ja jestem za tym, aby ograniczyć całkowicie transakcje gotówkowe, albo żeby je wyeliminować, albo żeby wyeliminować gotówkę. Ja chcę tutaj tylko bardzo jasno podkreślić, że patrzymy zarówno na szanse, jak i na zagrożenie. Więc eliminacja tej szarej strefy, eliminacja sytuacji, w której przedsiębiorca, jakiś dzisiek, misiek, czy inny e, wiesiek płaci swoim ludziom, pod stołem albo zatrudnia ich na czarno i nie odprowadza za nich składek. Tu nie szukać wcale, nie trzeba daleko szukać. Miałem taki case nawet u siebie w rodzinie i case, który skończył się bardzo tragicznie docelowo. Natomiast mój wujek tutaj akurat był pracownikiem, który był zatrudniony na czarno. Uległ wypadkowi, nie żyje dzisiaj. No i niestety przedsiębiorca, który prowadził ten biznes, a zajmowali się między innymi kopaniem rowów melioracyjnych i tego typu Robotami budowlanymi, przedsiębiorca, który zatrudniał mojego wujka jako, jako swojego pracownika, do dzisiaj ponosi tego dość poważne konsekwencje a było to lat temu 15 czy 16. Natomiast tego typu ryzyka to nie są ryzyka, które są w stanie wyplenić takie działania z naszych głów jako ludzi i tak naprawdę jedynym realnym sposobem na wykluczenie tej szarej strefy jest wprowadzenie kontroli transakcji. Czy to jest dobry pomysł? No nie do końca. Z drugiej strony, bo dużo więcej jest ryzyk związanych z tym, że będziemy kontrolowani z każdego naszego wydatku, niż szans. Ale trzeba przyznać, że taką szansą może być wyeliminowanie tej szarej strefy i na pewno będzie to szansą z perspektywy państwa, czyli z perspektywy. Powiedzmy, że właścicieli naszych podatków, tak to, tak to określmy. Więc teraz, jeżeli będzie się dążyć do tego, żeby tą gotówkę eliminować, a najprawdopodobniej będzie się do tego dążyć, to warto byłoby się na, ten, na taką ewentualność jakoś zabezpieczyć z naszej perspektywy i na samym końcu sobie przejdziemy do tego, jak możemy się na taką ewentualność zabezpieczyć. Albo przynajmniej próbować się zabezpieczyć, bo w 100% zabezpieczyć się nigdy nie będziemy w stanie. Więc możemy tylko niwelować ryzyko. Natomiast wracając tutaj do tych naszych szans. Pierwszą taką szansą, związaną z ograniczeniem transakcji gotówkowych, z wyeliminowaniem gotówki, jest jednoczesna eliminacja szarej strefy, no bo w takiej sytuacji nie da się już komuś zapłacić poza systemem i wszystkie podatki muszą być ściągane i rozliczane, niezależnie od tego, gdzie pracujemy, jak pracujemy. Oczywiście z założeniem, że ten pieniądz cyfrowy nie będzie anonimowy, ale nie oszukujmy się. Jak ktoś, kto, kto buduje nam dzisiaj finanse. Wyjdzie z założenia, że może kontrolować tak naprawdę każdy nasz ruch, to dlaczego miałby tego nie robić? Ale wracając do szans, eliminacja szarej strefy. To powoduje wzrost konkurencyjności firm. Ale konkurencyjności pomiędzy sobą, pomiędzy optymalizacją pracy, a nie optymalizacją ceny ze względu na uniknięcie opodatkowania. To są dwa, dwie różne sytuacje, bo w takiej sytuacji, jeżeli chcemy być efektywni ekonomicznie, jeżeli chcemy konkurować ceną i na tym się skupiać, to musimy tak naprawdę znaleźć sposób na bardzo dużą obniżkę kosztów pracy. I teraz. Współczesny świat daje nam takie możliwości, albo za chwilę będzie nam dawał takie możliwości, bo większość tych robot wykończeniowych pewnie już niedługo przy tak szybkim tempie rozwoju AI, a jednoczesnym rozwoju robotyzacji, będzie można wykonać za pomocą maszyn. Czy to jest dla nas dobre, czy złe? No to jest znowu kwestia wtórna. Musielibyśmy się zagłębić w tematykę dochodu podstawowego. Swoją drogą dajcie znać w komentarzach, czy chcecie film, materiał. Analizę właśnie tak, tak, taką z poziomu zarówno szans, jak i zagrożeń, zjawiska dochodu podstawowego, jakie to niesie ze sobą plusy, jakie niesie minusy, w jakich warunkach i dlaczego. Wracając do naszych szans. Drugą szansą czy drugim plusem płynącym z wyeliminowania płatności gotówkowych może być też plus w postaci większej kontroli nad zjawiskiem terroryzmu i nad zjawiskiem prania brudnych pieniędzy bo wtedy wszelkiego rodzaju organizacje przestępcze musiałyby się skupić na jakimś alternatywnym aktywie wiem, wrócić do barteru być może pomiędzy sobą albo znaleźć alternatywny sposób rozliczeń który z jednej strony gwarantowałby im nadal anonimowość z drugiej strony jednak byłby dużo trudniejszy do realizacji niż zwykły system gotówkowy no bo dzisiaj płacimy gotówką nie księgujemy tych transakcji nigdzie oczywiście później w jakiś sposób musimy te pieniądze uh, Upłynąć do obiegu. Kolejny temat potencjalnie. E, możemy sobie przeanalizować, w jaki sposób tak naprawdę e, jest prana gotówka i jak to wygląda. Dajcie w komentarzu słowo pralka, to wtedy będę wiedział, że chcecie też taką, takiej analizy posłuchać. No i wracając do, do naszych organizacji terrorystycznych, na pewno miałyby one bardzo mocno utrudnione funkcjonowanie w takiej sytuacji. Oczywiście pozostają aktywa alternatywne, którymi nadal te organizacje mogłyby się rozliczać, natomiast prawdopodobnie o wiele ciężej byłoby te pieniądze później wyprać, wprowadzić dziecie do obiegu, no i dzięki temu, tak naprawdę, kupować za nie później legalnie już usługi, domy, majątki i budować kapitał, etc. No, jeżeli teoretycznie jesteśmy takim szarym kowalskim, który normalnie pracuje na siebie, nie robi żadnych biznesów na boku, nie funkcjonuje w szarej strefie, a jednocześnie nie jest terrorystą i nie pierze brudnych pieniędzy, czy nie jest przestępcą i nie pierze brudnych pieniędzy, to tutaj taki obrót cyfrowy teoretycznie mógłby zwiększyć jego bezpieczeństwo. Ale znowu tylko teoretycznie, bo gdyby taka sama osoba na przykład miała pewne niepopularne opinie albo nie myślałaby zgodnie z Nurtem obecnym w polityce w danym momencie i wyrażałaby to zdanie głośno, to bardzo szybko można by było taką osobę zacząć kontrolować, blokując jej po prostu dostęp do asetów, do jej aktywów i do jej pieniędzy. I takie sytuacje miały miejsce w Australii w zeszłym roku, gdzie protestującym były blokowane środki na rachunkach. Nie mogli ci protestujący wykorzystywać swoich zgromadzonych pieniędzy. Więc są to ryzyka, które są bardzo nazwane. I bardzo prawdopodobne. Pomimo tego, że skupiamy się na szansach, to cały czas z jednej strony widzimy szansę, z drugiej strony widzę co najmniej cztery kontrargumenty na to, że ta szansa jednak jest większym zagrożeniem dla nas, więc cały czas pozostając w tym temacie szans, przejdziemy sobie do kolejnej. A kolejną taką szansą jest obniżenie kosztu emisji pieniądza i lepsza kontrola nad tym, ile tego pieniądza jest w obiegu w gospodarce, a to prowadzi również do ciut, bardziej skutecznych sposobów walki z inflacją, ale Znowu musimy sobie spojrzeć na to zjawisko szerzej, i znowu pojawia się szereg kontrargumentów do, do tej szansy, bo z jednej strony, jeżeli spojrzymy sobie na obniżenie kosztu emisji pieniądza, to spojrzymy sobie również na to, że państwo w tym momencie zyskuje tak naprawdę całkowitą władzę i kontrolę nad polityką monetarną, której dzisiaj jednak jeszcze całkowicie nie ma, bo ograniczają ją czynniki ekonomiczne z którymi nie da się kłócić. Wiemy, że jeżeli dodrukujemy pieniądze, to spowodujemy inflację. No i niestety, pomimo tej wiedzy w okresie tym pandemicznym i w początkach wojny, mieliśmy bardzo dużo przykładów na to, że to twierdzenie się nie starzeje. tak? Bo jeżeli w 2019-2020 dodrukowaliśmy około 20% całej gotówki w obiegu, a szczyt inflacyjny w zeszłym roku był na poziomie 18,1 czy 18,9%, no to ciężko jest tych faktów ze sobą w jakiś sposób jednak nie powiązać. Więc musimy tutaj zwracać uwagę na to, że z jednej strony z Poziomu emisji takiego pieniądza cyfrowego, ograniczamy sobie koszty jego emisji, z drugiej strony oddajemy pełną władzę nad tym, ile tego pieniądza jest w obiegu państwu i politykom, a prawa ekonomiczne tutaj możemy sobie tak naprawdę próbować kształtować od nowa. Bo mówi się też sporo o tym, i to już jest w sferze zagrożeń, że taki pieniądz elektroniczny może mieć swoją datę ważności. Czyli jeżeli ja dzisiaj zarobię kwotę X, Albo za dany miesiąc zostanie mi wypłacona kwota X, to mam 6 miesięcy na to, żeby w jakiś sposób te pieniądze wykorzystać. A to z kolei prowadzi do tego, że z automatu przestaje mieć możliwość budowania sobie choćby poduszki finansowej, a przynajmniej przestaje mieć taką możliwość na poziomie gotówkowym. No bo skoro mój token, mój pieniądz za 6 miesięcy straci ważność i po prostu zniknie z mojego konta, to w jaki sposób mam budować swoje oszczędności w długim terminie? I tutaj nie mówię o inwestycjach, a mówię o oszczędnościach, bo jednym z alternatywnych scenariuszy budowania kapitału przy pieniądzu cyfrowym będzie opieranie tego swojego kapitału, opieranie tych swoich oszczędności właśnie o aktywa. Pytanie, czy tutaj w jakiś sposób nie będzie się nam próbowało ograniczyć tych możliwości, więc tych pytań otwartych w kontekście pieniądza cyfrowego jest bardzo dużo, a wynikają one często nawet choćby z tak prozaicznych przyczyn, jak głupota Ludzi wprowadzających różne prawa, choćby u nas w kraju, ale nie tylko u nas w kraju, bo tą głupotę. Władz politycznych można obserwować z każdej perspektywy i tak naprawdę w każdym systemie politycznym. To nie jest tak, że tylko my mamy tak źle. Natomiast jeżeli ta głupota utrzyma się na tym poziomie, to ten pieniądz cyfrowy nigdy nie będzie produktem pozwalającym nam realnie funkcjonować lepiej niż do tej pory. Ja mam w ogóle ostatnie wrażenie, że każde kolejne usprawnienie, które politycy próbują nam budować, generuje większą ilość problemów niż rozwiązuje. I to jest abstrakcja, paradoks. Tak samo było z Nowym Ładem. W zeszłym roku tak samo było z tymi zmianami podatkowymi, tak samo jest ze zmianami w podatku VAT, z tymi wszystkimi tarczami i tak dalej. To wszystko generuje dużo więcej problemów niż tak naprawdę rozwiązań. Natomiast patrząc stricte na pieniądz cyfrowy, tutaj nie wierzę, że ktoś do tego podejdzie z korzyścią dla obywateli, raczej będzie to robione z korzyścią dla systemu, więc zostanie całkowicie wykluczona anonimowość transakcji. I teraz pani Grażynka w Urzędzie Skarbowym będzie mogła sprawdzić, na co wydajesz swoje ciężko zarobione pieniądze. I tutaj już nawet nie chodzi o to, że musisz je wydawać na coś, co jest niezgodne. Zgodne z prawem, bo możesz je wydawać na rzeczy, które są w stu zgodne z prawem, ale wtedy ta pani grażynka będzie miała podgląd do tych twoich finansów. I tak naprawdę nie będzie już żadnego tabu. Nie będzie już niczego, co możesz przed kimkolwiek ukryć. Nie będzie takiego zakupu, który na przykład którym się nie chcesz chwalić z powodu swoich osobistych zainteresowań. I tutaj pewnie każdy z was oglądający to wideo jest w stanie sobie wyobrazić całkiem sporą dozę takich zakupów, których nie byłby w stanie czy nie chciałby może upubliczniać pani Grażyńce z Urzędu Skarbowego. Wiemy też jak politycy wdrażają przepisy, które dotyczą nas przedsiębiorców i tak jak my musimy się stosować na przykład do RODO i do ochrony danych osobowych, tak politycy mają to w głębokim poważaniu, co pokazują doskonale choćby maile, które wypływają ostatnio z różnego rodzaju kancelarii, okazuje się, że listy z nazwiskami, z danymi, z numerami do Dokumentów, były wysyłane prywatnymi mailami albo przez jakieś komunikatory, inne bullshity, więc i tam nie ma za to żadnej odpowiedzialności. Nie? Czyli my przedsiębiorcy, jeżeli te dane wyciekną, mamy przejpane, mówiąc brutalnie, i uważam, że to dobrze, bo dane osobowe nie są niczym, co powinniśmy udostępniać na zewnątrz, i powinniśmy o nie bardzo dbać, bo są ważnym aktywem naszym, prywatnym, na podstawie którego można na przykład zaciągnąć na nas pożyczkę, czego byśmy raczej nie chcieli. Tutaj taki mały prototyp, polecam sobie uruchomić w biku system raportowania, bo to też trochę zwiększa nasze bezpieczeństwo. No ale z jednej strony mamy to RODO, którego przedsiębiorcy muszą przestrzegać, z drugiej strony mamy RODO, które urzędnicy państwowi mają w głębokim poważaniu, mają na nie po prostu wbite, bo są bezkarni, mają immunitety. Albo przynajmniej takim się do tej pory wydawało. Chociaż zobaczymy. Wracając do zagrożeń związanych z, z pieniądzem w 100% cyfrowy. Całkowity brak anonimowości. Nie możemy ukryć tak naprawdę żadnego zakupu. Drugie takie zagrożenie, które jest nawet jeszcze większym zagrożeniem niż ten brak anonimowości. I to już zagrożeniem z perspektywy funkcjonowania całego systemu, a nie nas jako jednostki. I to są blackouty, o których też się coraz częściej mówi, że w Europie będą się one pojawiały i będzie ich coraz więcej będą trwały coraz dłużej. Blackouty, czyli przerwy w dostawie... Prądu. No i teraz wyobraźmy sobie, że na przykład w Polsce mamy pieniądz cyfrowy, a jednocześnie przez trzy dni nie mamy możliwości skorzystania z tych pieniędzy, bo jest przerwa w dostawie energii elektrycznej. W jaki sposób wtedy mielibyśmy rozwiązać podstawowe zakupy? W jaki sposób mielibyśmy zaspokoić nasze podstawowe potrzeby? W jaki sposób mielibyśmy kupić szynkę, chleb czy cokolwiek innego, co jest nam tu i teraz potrzebne? Nie będzie takiego sposobu. Tak? Musielibyśmy próbować dokonywać jakiegoś barteru z Panem ze sklepu i sprzedawać na przykład swoje usługi, które totalnie nie są mu potrzebne, próbować za te usługi pozyskać wyżywienie, a wykonalne, w związku z tym, te blackouty i czułość tego systemu, pieniądza elektronicznego na przerwy w dostawie energii byłyby gigantyczne. To by w dalszej konsekwencji, w przypadku takiego blackoutu, prowadziło do bardzo szybkich wybuchów zamieszek, do bardzo, szybkich, do bardzo szybkiej eskalacji agresji i konfliktu. Bo ludzie nie mieliby za co po prostu i w jaki sposób nabyć podstawowych dóbr i usług. I dopóki nie wymyślimy źródła energii, które będzie w cudzysłowie nieskończone i nie będzie mogło się zepsuć, no to wprowadzanie jakiegokolwiek pieniądza cyfrowego mija się z celem, moim zdaniem. Więc to jest takie tak naprawdę największe ryzyko i zagrożenie z perspektywy całego systemu finansowego, że wystarczy blackout, przerwa w dostawie prądu, wystarczy blackout na danym obszarze nawet. To nie musi być całe, cała Unia Europejska, czy cała Europa, czy całe Stany Zjednoczone. To może być jeden kraj, a może być jedno województwo. Jeżeli mamy blackout w całym województwie, to w w całym tym województwie nie jesteśmy w stanie nic kupić, nic sprzedać. W związku z tym musimy się dostać do województwa, które jest obok. A takie punktowe przerwy w dostawach energii zdarzają się dość często. I teraz jeżeli ja jeszcze przez przypadek nie mam natankowanego samochodu, to już w ogóle jestem w czarnej dupie, bo nie mam jak się nigdzie dostać ani jak zaspokoić swoich potrzeb. Przerwy w dostawie energii to jest tak naprawdę największe zagrożenie dla systemu finansowego, nawet dla tego, który nas obowiązuje dzisiaj. Dlatego pamiętajcie, żeby trzymać w domu również jakąś gotówkę w razie W, bo gdyby ten prąd na dzień czy dwa zniknął, to samą kartą płatniczą nic nie zrobimy. Warto mieć jakieś podstawowe przynajmniej 500 tys. zł. Ja wychodzę z założenia, że najlepiej mieć przynajmniej 3 miesięczne koszty w gotówce w, w domu, a najlepiej to już w ogóle jeszcze w dwóch czy trzech walutach różnych te 3 miesięczne koszty. Ale jakby nie wchodząc tu za bardzo w aspekty zarządzania finansami, skupmy się po prostu na blackoutach i na tym zagrożeniu, które te blackouty ze sobą niosą w kontekście pieniądza cyfrowego. To by był dramat. Nie? No wyobrażasz sobie, idziesz do sklepu, e, chcesz coś kupić, a pani ci mówi, że dzisiaj nic nie kupisz, bo niestety jest przerwa w dostawie prądu i nie ma jak ci za to policzyć. Problem. Pojawia się bardzo duży problem. Kolejnym takim zagrożeniem, które niesie ze sobą wprowadzenie pieniądza cyfrowego, jest właśnie ta wcześniej wspomniana terminowość. No bo jeżeli mamy 6 miesięcy na wydanie naszej waluty, na wydanie naszej kasy, to mamy problem z dbaniem o swoje finansowe bezpieczeństwo. Ja wiem, że my Polacy usilnie kłócimy się z oszczędzaniem i w wielu przypadkach wynika to z sytuacji finansowej, ale w bardzo wielu przypadkach wynika to po prostu z bardzo konsumpcyjnego trybu życia. Natomiast styl, jeżeli są osoby, które swoje bezpieczeństwo finansowe jednak chcą budować, to tutaj spowodowanie, że ten pieniądz elektroniczny traci nam ważność po 6 miesiącach, powoduje, że tych oszczędności nie możemy mieć. Za to możemy mieć zobowiązania, bo kredyty na pewno dalej będą funkcjonowały i będą się miały dobrze. Więc obowiązania możemy mieć, nie możemy mieć oszczędności, więc znowu stajemy się coraz mniej wolni. I tak naprawdę największe ryzyko, które niesie ze sobą wprowadzenie pieniądza elektronicznego, to jest ryzyko właśnie tej utraty wolności. Utraty wolności poglądów, utraty wolności słowa, utraty wolności działania w zakresie nawet tym, który jest prawnie dopuszczalny i gdzie wszystko jest ok, ale nie zgadzamy się, na przykład z jakąś linią partii rządzącej w danym momencie, możemy być za pomocą pieniądza elektronicznego bardzo prosto kontrolowani i jest to zagrożenie, które prędzej czy później, najprawdopodobniej, jeżeli zostanie wprowadzona, to prędzej czy później doprowadzi do kolejnej rewolucji. Więc podsumowując, ja na dzisiaj nie widzę możliwości wdrożenia pieniądza elektronicznego tak, żeby to było dla nas bezpieczne. Natomiast jeżeli obawiasz się takiego ryzyka, to są aktywa, które mogą pomóc Ci je przynajmniej trochę ograniczyć. Pierwszym takim aktywem będą anonimowe zakupy złota. Warto jest mieć w swoim portfelu oszczędności jakiś wolumen złota fizycznego, może srebra fizycznego, który pozwoli w razie czego, po pierwsze, na posiadanie go przy zachowaniu anonimowości, po drugie, na ewentualne transakcje barterowe, gdyby taka potrzeba zaistniała. I to jest w sensie posiadanie złota w swoim portfelu, nie w celach inwestycyjnych, nawet, bo złoto też ma swoje okresy spadków, i one są bardzo długie. Ale posiadanie złota w swoim portfelu oszczędności powoduje zmniejszenie ryzyka, że właśnie nawet takie zdarzenia typu blackout, czy typu nagły wybuch wojny będą dla nas. Tak samo tragiczne jak dla osób, które tego złota czy srebra nie posiadają. Tak samo z walutami alternatywnymi do tej, której posługujemy się w obiegu, czyli z polską złotówką. Ja na przykład zawsze wychodzę z założenia, że warto mieć trochę dolara, trochę franka szwajcarskiego również w swoim portfelu, bo to również dywersyfikuje nam pewne ryzyko. Niekoniecznie wprowadzenia CBDC, bo być może się okaże, że to CBDC zostanie wprowadzone wszędzie w tym samym terminie i niewiele nam da. Wtedy posiadanie innej waluty, natomiast z drugiej strony e, chroni nas to przed takimi ryzykami jak choćby hiperinflacja w wyniku na przykład konfliktu zbrojnego, który e, miałby nastąpić na naszym terytorium. Więc e, jakieś waluty, safe haven, jakieś złoto srebro zawsze warto mieć. I kolejnym takim aspektem, który również nas może chronić w pewien sposób przed pieniądzem cyfrowym, kontrolowanym odgórnie przez rządy i banki centralne, e, są kryptowaluty. Oczywiście, o ile ich legalność nie zostanie za chwilę zniesiona, natomiast, e, żeby było jasne, ja tu też nie namawiam nikogo do posiadania kryptowalut i do inwestowania w te kryptowaluty, zanim w ogóle o tym Myślisz, warto, żebyś zapoznał się też z poprzednim vlogiem z zeszłego tygodnia, który jest tutaj dostępny na kanale, a który mówi o tym, w jaki sposób warto podchodzić do kryptowalut, żeby nie narażać się na zbyt duże ryzyko, utraty części lub całości kapitału. Więc najpierw tamten materiał, a potem w ogóle jakieś dalsze myślenie o krypto i twój własny research. I tym pozytywnym akcentem podsumuję nasz dzisiejszy vlog. Zapraszam Cię oczywiście standardowo do subskrybowania kanału, jeżeli uważasz, że materiał był wartościowy. Zapraszam Cię serdecznie do zostawienia lajka, do zostawienia komentarza, być może do podzielenia się tematem, na który chciałbyś usłyszeć kolejną moją analizę. Tutaj pokazaliśmy sobie zarówno szanse, jak i zagrożenia, a ja jestem jednak fanem tego, żeby dostęp do gotówki pozostawić i żeby był to normalny środek płatniczy, który cały czas będzie. Lepiej lub gorzej, częściej lub rzadziej, ale jednak funkcjonował w tym naszym systemie finansowym. Dzięki Ci bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Trzymaj się, cześć.